witam tym razem przedstawiam całą prawdę o Resi Play Games Again. W ogóle spójrzcie na jego badziewne tło, którego sam nie zrobił. I po bokach jeszcze widać zieleń w odcieniu obrzydzenia, a potem zamienia to się w czarną pustkę. Tak. I nawet tego sam nie potrafił zrobić. Ale szybko przejdźmy do tego, co najżałośniejsze w jego kanale, czyli filmów. Zobaczcie. Co to jakieś życzenia? Żarnos. Wszyscy na takim podniecają się tylko, że ojej, śnieg we Wielkanoc, przecież to nie jest zima, przecież to wiosna. On na tym ma mnóstwo wyświetleń. Praktycznie nikt go za to nie hejtuje. Spójrzcie na te komentarze. Przecież wszyscy tak się podniecają tym, że jest śnieg w Wielkanoc i że Rezi zrobił o tym 5-minutowy gówniany filmik. Spójrzcie w ogóle, jakaś kwadratowa masakra, jakieś fan art, jakieś rysunki jego widzów, których on nie narysował, a posklejał i ma z tego filmik pieniądze. Jakieś głupie filmiki, też w ogóle nie wspomina o jakichś innych jego głupich filmikach. Co to jest, jakieś, jeszcze jakieś podziękowania za to, że nagrał 100 filmów na swoim kanale. W ogóle co to ma znaczyć? I poczytajcie jeszcze komentarze. Za przystojny to on nie jest. Miły i bardzo zabawny, raczej żałosny i irytujący. I posłuchajcie jego głosu. Bliżej 100 filmików na tym nowym kanale. Co? Jeszcze takie podniecanie się, że ojej, gra w straszną grę. I dzieci na to oglądają się, śmieją. Jezus, w ogóle, zobaczcie, już po tych komentarzach widzicie, na jakim poziomie są jego widzowie. Czy tutaj jakieś... Tak, w ogóle seria, jedna z jego popularniejszych, budujemy w Minecraft, gdzie buduje jakieś... No przyznam, że kilka budowli było dobrych, ale to co teraz się dzieje z tą serią, przecież wrzuca filmiki raz na ruski rok i posłuchajcie, jak się tu tłumaczy. Nie było tak długo odcinka, czy za półtorej miesiąca, to jest naprawdę niesamowicie dużo, przepraszam was za to. I w zasadzie nie wiem, czy to jest spowodowane, może tym, że jest za mała motywacja, nie wiem, nie. Tak, za mała motywacja, gościu, jak poprzedni odcinek miał mnóstwo lajków i mnóstwo wyświetleń. Zobaczcie, może to znajdę. O, jeszcze jedno. Gościu jest amatorem autoplaya, czyli od razu po wejściu na jego kanał włącza się jakiś filmik, przez co podbijają mu się wyświetlenia, a co za tym idzie, wypycha sobie bardziej kieszenie. O, jego przedostatni odcinek budujemy w Minecraft. Ponad 80 tysięcy wyświetleń, ponad 5 tysięcy łapek w górę i tylko kilkadziesiąt w dół. Coś jest, gościu, co to za tłumaczenia, za mała motywacja, żałosne. I posłuchajcie, jak on się tłumaczy tą nową serią. No po prostu w pierwszym sezonie troszeczkę się zagubiłem, ponieważ była ogromna mapa, moje plany przechodziły na teraz bardziej takie globalne, gdzie chciałem zrobić jakieś ogromne zamki i w ogóle takie dupne budynki, w których w ogóle nie jestem dobry. Tak, krótka, ogromna mapa. Przecież ogromna mapa zawsze się w Minecrafcie renderuje. To co, jak włączysz sobie Survival w Minecrafcie, to generuje się ogromna mapa i nie wiesz, co masz robić? To jest żałosne, nie? Czemu ludzie go słuchają? Jeszcze kościół miał chyba ze dwa konta wcześniej. Ciągle je usuwał, bo niby, że coś z partnera, że pieniędzy nie może zarabiać przez coś. Przecież nie mógł tylko na kasie założyć. Gdyby nie to, jeszcze by nie założył jakiegoś sklepu z badziewnymi koszulkami ze słabego materiału. To zobaczcie, przecież to widzicie. No, on jest, już nie wspominając o innych jego głupich filmikach.
Więc teraz mówię do ciebie, Rezi. Weź gościu, ogarnij się, usuń ten żałosny kanał, sprzedaj ten komputer i znajdź sobie normalne zajęcie, bo to, co robisz tutaj na YouTubie, to jest naprawdę żałosne. Jeszcze ta ogromna liczba subskrypcji. Wiecie, na czym polega fenomen jego popularności? Bo Minecraft Blow go poleca. Nie, no teraz już widzicie naprawdę, na jakim poziomie stoją jego widzowie. Jeszcze zobaczcie. Let's play The Elder Scrolls 5. Skyrim. Jak w żadną wcześniejszą grę pewnie w ogóle nie grał. I nic nie wiedział o świecie Elder Scrolls. To jest żałosne, że tak rzucają się ludzie na nagrywanie tego Skyrima, bo to podobno najlepsza gra 2012 roku, kiedy to niegrywalne gówno przereklamowane. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Wypad na narty. Dwuminutowy filmik albo półtora minutowy, który ma mnóstwo wyświetleń i mnóstwo pozytywnych ocen. I wszyscy się podniecają, że on wyjechał na snowboard. Co to jeszcze? Jakieś beznadziejne zagrajmy, wrzucone raz na ruski rok. Jeszcze jakieś inne zagrajmy, wrzucone raz na ruski rok, którego fenomen polega na tym, że to gra jego siostra, a nie on. Więc to jest naprawdę żałosne, nie? Naprawdę, no. Ludzie, a dlaczego wy to oglądacie? Gdzie, no? To jest żałosne. Żałosne. To jest dobrze. To jest... No.